rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 268? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Brawo. Absolutorium udało się uzyskać. Absolutorium za rok trudny, który zdominowany był przez pandemię. Czy to mocno się odcisnęło na budżecie powiatu bielskiego? Znaczy, proszę Państwa, tak jak wspominałem podczas swojego wystąpienia przed udzieleniem absolutorium, to był bardzo trudny rok dla samorządu w związku z pandemią, która i do nas dotarła. Musieliśmy dostosować się do tej nowej rzeczywistości, musieliśmy realizować dodatkowe zadania. Praktycznie można powiedzieć, że myśmy się tego wszystkiego musieli uczyć, bo nikt dotychczas wcześniej czegoś takiego nie przechodził. Czy to chodzi o nasze placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy domy pomocy społecznej, które były najbardziej narażone na to niebezpieczeństwo, bo jak wiemy, w tych domach mieszkają osoby starsze, schorowane, które były bardzo mocno narażone na zakażenie z racji też słabszej odporności. I tutaj muszę powiedzieć, że i dyrektorzy, i nasi pracownicy naszych jednostek poradzili sobie w tej trudnej sytuacji. Mimo tych wielu trudności, które były spowodowane pandemią, realizowaliśmy wszystkie zadania budżetowe, tak jak informowałem podczas swojego wystąpienia. Zrealizowaliśmy chyba najwięcej zadań inwestycyjnych, bo była to kwota ponad blisko 45 milionów złotych. Uważam, że jak na nasz powiatowy budżet jest to bardzo, bardzo duża kwota. Zresztą widać z roku na rok tych zadań jest realizowanych coraz więcej. Przede wszystkim budujemy coraz więcej nowych dróg. Próbujemy modernizować te, które już mają po 20 czy 30 lat i dzięki właśnie tej dobrej współpracy te zadania są realizowane. Sięgamy po środki, czy to rządowe, czy środki unijne i dzisiaj naprawdę jestem bardzo wdzięczny całemu zarządowi, wszystkim radnym. Mimo czasami tych różnych dyskusji, które są wywoływane na sesjach, ale generalnie jednak wszyscy, jak to się potocznie mówi, próbujemy dmuchać do tej samej trąbki i efekty tego są widoczne. Panie starosto, sesje absolutoryjne dla całego zarządu, dla całej rady właściwie i sami radni sobie udzielili tego absolutorium tak naprawdę. To był bardzo dobry rok, rok dobrej współpracy, ale też rok problemów. Jak starosta ocenia tą dzisiejszą sesję? Sesja przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Trudno, żebyśmy nie wspierali absolutorium, gdy będąc w tym zarządzie. A pomimo tego, że możemy się różnić, a się różnimy zdecydowanie, możemy mówić o zastrzeżeniach co do polityki personalnej, co do polityki kadrowej, czy też możemy mówić o innych sprawach związanych nawet z takim alokowaniem środków. No to radni podnoszą, że dlaczego akurat to jest w tym miejscu, a nie w tym. To nawet dzisiaj było słychać. Ale to są tylko i wyłącznie jak gdyby partykularne interesy. Ja bym chciał, wszyscy chcieliby do siebie, dla wszystkich nie wystarcza. Więc są różnego rodzaju problemy, różnego rodzaju jakieś nawet czasami wtręty słowne, które nie powinny mieć miejsca, bo nie powinny padać słowa, które obrażają nas, czy obrażają kogokolwiek innego. Zaogniają sytuację. Więc takie wtręty nie powinny się zdarzać, ale to w ferworze jak gdyby różnych dyskusji czasami ktoś nieopatrznie używa słów, które mogą kogoś urazić. Ale to tak naprawdę, tak jak już wcześniej tutaj mówiłem, nie ma znaczenia wielkiego, chociaż nie ułatwia współpracy, ale to nie jest determinujące, że tej współpracy nie będzie. My chcemy, żeby ta współpraca trwała, żebyśmy mogli dalej wspólnie
działać na rzecz tego powiatu. I myślę, że widać efekty, skoro mówimy o środkach zewnętrznych, 31 milionów środków zewnętrznych, to jest piękny wynik. To są bardzo dobre kwoty, chociaż jak już wielokrotnie mówiłem, zawsze apetyt rośnie w zmiarę jedzenia. Chcielibyśmy, żeby tych środków było więcej, bo chcielibyśmy więcej rzeczy, dobrych rzeczy wykonać. Panie starosto, dużo się mówi o środkach właśnie zewnętrznych. Rząd non-stop praktycznie bombarduje nas nowymi nazwami kolejnych programów pomocowych i wsparcia i odbudowy. Czy powiat bialski w tym momencie nawiązuje trochę do konferencji europosła Hetmana i apelów samorządów o równe traktowanie? Czy powiat bialski w tym momencie dostał to, czego się spodziewał, czy spodziewał się więcej? Czy cały czas czekamy na to, że rzeczywiście rząd zauważy również potrzeby tej strony województwa i Polski? Proszę Państwa, zawsze możemy mówić, że chciałoby się więcej. Ja uważam, że ten podział powinien być troszeczkę inaczej robiony, bo jak można na przykład porównać powiat bialski, który jest największym powiatem na Lubelszczyźnie, nie ujmując absolutnie innym powiatom. Więc ja uważam, że te dysproporcje powinny być troszeczkę inne, nie? Powinniśmy to albo przeliczać na ilość mieszkańców, kilometry dróg. Czy na kilometry dróg, bo nasza sieć dróg to jest ponad 1000 kilometrów. To proszę sobie wyobrazić, ile lat musielibyśmy jeszcze pracować, żeby te wszystkie drogi czy zmodernizować, czy odbudować, czy poprawić nawierzchnię na tych drogach. Oczywiście, proszę Państwa, to, o czym pan redaktor powiedział, pojawiają się nowe nazwy. My oczywiście to wszystko bacznie obserwujemy. Zobaczymy, jak pojawią się jakieś konkretne informacje co do naborów. Będziemy na pewno aplikować, będziemy przygotowywać wnioski, bo potrzeb jest naprawdę dużo, czy to w sferze drogowej, czy w wielu innych. Na pewno będziemy przygotowywać się do tego, aby z tych funduszy korzystać. Starostu zapytam niestety, ale zapytam, bo spytałem o to starostę Filipiuka, a również ciebie jako starostę z Kulimowskiego, tym bardziej, że barwy polityczne znane, Prawo i Sprawiedliwość. Nie uważasz się tak, starosto, że powinny być bardziej klarowne zasady przydziału tych środków zewnętrznych, właśnie rządowych, z tych różnych programów i projektów, odbudowy, wsparcia, rozwoju? Powiem tak, myślę, że te zasady są klarowne. Dyspozycje jak gdyby albo oczekiwania ludzkie są inne, bo z tego względu, że nie można patrzeć tylko i wyłącznie na jedno rozdanie, bo jeśli mówimy o różnych tych projektach albo tych działaniach wspierających rządowych, one się dzieliły na trzy etapy i być może jest tak, nie powiem za wszystkich, że w jednym etapie to ktoś otrzymał, w następnym nie i stąd mogą się rodzić te animozje. Myślę, że tych środków jest, mam nadzieję, wystarczająco, jeśli będziemy mówili teraz o tym Polskim Ładzie i o tych środkach zewnętrznych, które wpłyną do Polski, to myślę, że wystarczy nam na wiele, wiele dobrych działań. Nie będzie dysproporcji, że jeden samorząd dostanie 25 milionów, a drugi nie dostanie nic. Myślę, że nic to nie ma takiej możliwości i chyba raczej tak się nie zdarza. Dysproporcje na pewno będą, bo być może są i na pewno są kryteria, które są powszechnie znane, tylko, że tak powiem, mamy to do siebie, że patrzymy selektywnie. W wielu przypadkach patrzymy selektywnie przez pryzmat własnego ja, czy własnego powiatu, własnej gminy. To jest zrozumiałe i ja bym wszystkim życzył, aby tych środków wystarczało i żebyśmy mogli budować tą naszą małą i dużą ojczyznę.